Siemanko ludzie, z tej strony Premox z kanału Nie ma Lipa. To jest taki pierwszy film pod tytułem Granie na telefonie. To jest taka, nie wiem czy seria, ale przynajmniej kilka filmów się pojawi z tej, no dobra, nazwijmy to serią, gdzie będziemy po prostu grali sobie w różne gierki na moim telefonie Xiaomi Mi 9T Pro. To też będzie taki w sumie testowa seria, bo... Kurde, to się zmachałem. Był trochę... Robiłem przedtem i trochę się zmęczyłem, tego tak trochę dziwnie brzmiałem. Nieważne. Po prostu w tej serii będziemy też testować różne nagrywarki na Androida oraz ustawienia, więc nie wszystkie filmy mogą być idealne, jeżeli chodzi o jakość i dźwięk. No ale zobaczymy kto będzie. Dzisiaj będziemy sobie grali... Kurczę, za głośno jest. Więc tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy sobie grali w Fruit Ninja. Gdzieś tak z 5-10 minut pogramy. W 3 tryby, po... może 2 razy, zobaczymy. Jakimś mistrzem w tej grze nie jestem, od razu mówię. Ale coś tam umiem grać, jak widzicie po moim rekordzie. I wcale to nie jest rekord ustalony po jakichś cheatach, hakach do tej gry. Powiem, że nawet są jakieś haki podobno, ale nigdy się w to nie bawiłem w tej gry. Zawsze for fun grałem i będę raczej tak dalej grał. Nie chcę psuć tej gry. No i bez cheatów chyba bym powiedział, że to jest nawet dobry rekord. Możecie pochwalić w komentarzach, jakie wy macie rekordy w tej grze w poszczególnych trybach. Czy może jesteście lepsi ode mnie, czy może jesteście na równi ze mną praktycznie. Coś, to byłoby ciekawe, jakie są wasze rekordy i osiągnięcia w tej grze. O, skiepściłem. A 1000 punktów to na ludzi tutaj się zdobywa. Przeze mnie przynajmniej, więc... W tym trybie. Też nie wiem do końca, gdzie jest umieszczony mikrofon w tym telefonie, bo mam ten telefon dopiero od kilku dni. Od kilku, czyli od 2-3 dni jakoś tak. Więc nie wiem, czy tu jest mikrofon na górze, czy na dole, więc może mnie czasami lepiej słychać, bądź gorzej. I tak dalej. Nagrywam Full HD ekran, bo tam jeszcze jest jakaś większa rozdzielczość dostępna w nagrywarkach, ale boję się, że na YouTubie może być to trochę ciulowe. Chociaż teraz jak patrzę, to jest taki trochę rozciągnięty ten ekran, by się mógł wydawać. No ale mam nadzieję, że się będzie dało jakoś to oglądać. No wiadomo, jakość dźwięku nie będzie jakaś najlepsza, jeśli chodzi o mój głos i dźwięk z gry, no bo wiadomo, tutaj zbytnio w tych aplikacjach się nie da nagrywać wewnętrznego audio, że tak powiem. A oddzielnie dźwięk z mikrofonu, no chyba żebym podpiął swój mikrofon stacjonarny pod ten telefon. I wtedy może by się coś udało. Ale na razie nie będę kombinował z tym. I na razie będzie tak jak jest. Tylko że może z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Będę się przynajmniej starał, żeby tak było. I zobaczymy jak co z tego wyjdzie. Dobra. Jest dobrze. No i straciłem kombo przez to, że gra mi nie chciała owoc wywalić na ekran. Trudno się mówi. Równo 30 razy pokroiłem owoc. Dobrze jest.
Nie wiem, czy początek był filmu słychać, co mówiłem, to powtórzę się jeszcze raz, że można powiedzieć, że to będzie taka seria grania z telefonu, gdzie będziemy sobie grali w różne gierki mojego sortu oczywiście, które najbardziej lubię grać, moje ulubione gatunki to będą, i również w tej serii będziemy po prostu testować różne aplikacje do nagrywania ekranu i dźwięków na Androidzie o różnych ustawieniach, więc w każdym odcinku możemy ciutkę lepiej słychać, bądź będzie mnie gorzej słychać. I tak samo, jeżeli chodzi o jakość wideo, może być lepsza bądź gorsza, więc się na to przygotujcie, bo to wszystko będzie w ramach testu. A na końcu wybiorę po prostu taką nagrywarkę i takie ustawienia, które są najlepsze. I wtedy będę nagrywał taką nagrywarką, która według mnie będzie najlepsza, no ale do tej pory będą to same testy. Dobra. Teraz może klasyczny tryb. Jeden raz zagramy sobie, bo jednak klasyczny to jest ten taki już dłuższy tryb, bym powiedział, taki survival. Więc tutaj nie będziemy dwóch prób robić, tylko jedną. Jak najdłuższą, postaram się. Dobra. Już na początku jest wiśnia była, to już dobry znak. Mój rekord w klasycznym może nie jest jakiś imponujący, ale też chyba nie jest najgorszy według mnie. Też nie wiem, czy teraz przypadkiem gry nie za słabo słychać, no ale wolę, żeby gra była ciszej, niż żeby mnie zbytnio zagłuszała, bo kilka minut temu, kiedy robiłem testy, jak to wypada, to było się można byłoby wydawać mogłoby się, że jest ok, a tak naprawdę mnie zagłuszało trochę, więc no, trochę teraz ciszyłem na full praktycznie. Mogłem trochę za bardzo przyciszyć, no ale może nie ma tragedii. Mam taką nadzieję, że coś tam słychać grę w tyle. A jak nie, no to trudno. W sumie i tak w tej grze jest to jakoś. O kurde. Potrzebny jakoś bardzo ten dźwięk, bo w sumie tu się nic takiego nie dzieje, jeśli chodzi o dźwięki, więc. Może być w sumie bez dźwięku, bo trudno się mówi, no jak skiepściłem, no to skiepściłem. Dobrze jest. GB East, dobrze jest. Pamiętajcie. Dobrze. Koniec tych wygłupów. Kontynuujemy nasze cięcia, tak powiem. W budżecie. Już raz walnąłem w bombę, więc jeszcze tylko mam dwie szanse. Jeśli chodzi o armor. To wszystko jest przez moją głupotę. Wykorzystałem już jeden armor, bo trochę głupotę zrobiłem, no ale już trudno. Już mamy prawie 800 punktów. Jest dobrze. Tu łatwo w tym trybie odróżnić, kiedy będzie bomba, kiedy nie, bo jak te owoce lecą tak do nas, że tak powiem, wolniej, to wtedy wiadomo, że będziesz bardzo dużo tych bomb w okolicy, a jak te, o kurde, jak te owoce lecą tak szybko seriami, to znaczy, że raczej bomb nie powinno być, a przynajmniej tak w dużej ilości, co jest w sumie okej. O, będzie chyba 1000 punktów na odcinku, więc taki sukces będzie. O, już zaraz przepierdzielę to. Już nie mam armoru żadnego. Wystarczy, że już raz walnę w bombę i będzie game over. No ale, postaram się jeszcze, żeby to jakoś wyszło lepiej. I zobaczymy, ile jeszcze dotrwamy. Jeszcze ani razu mi owoc nie upadł do tej pory, więc to jest też sukces jakiś. Dobra. O, było blisko. Już 1200 punktów
Przekroczyliśmy. Jest dobrze, 1300. Będę się śmiał, jeżeli rekord poprawię na odcinku. Ale to wątpię szczerze. No, ale może. Też nie, rekord do rekordu to jeszcze masa brakuje, kurde to. Gdzie rekord poprawiony? Nie ma zbytnio chyba szans na to, ale może jakimś fuksem by się udało, nie powiem. Może się uda. Chociaż. O, o lipa. Jest. Patrzcie, jest rekord nowy. Ja pierdolę. Udało się na odcinku poprawić rekord. O kurde. O fuck. Bomba. Czy będzie 1200? Czy będzie 2000 znaczy punktów? Ach, chuj nie ma. 1940 rok wywalił na ekrany. Ale prawie 2000 punktów się udało zdobyć w klasycznym. I dodatkowo jeszcze na odcinku poprawiliśmy rekord o 100. Prawie. Jest dobrze. Jest mocno fest. Kurde. Nie spodziewałbym się, że na odcinku poprawię rekord za pierwszym razem. Jeszcze. Zajebiście wam powiem. Zajebiście. Nie wiem ile to już trwa ten odcinek. Weźmy sobie takie ostrze w sumie może. Zobaczymy czy coś nam to da. No, w sumie jakiś efekt jest. Co chwilę mam te fale, to dobre. Ważne jest w tym trybie, aby po prostu, że tak powiem, co chwilę walić kombosy. Bo tylko poprzez robienie tych kombosów możemy zrobić jak największy wynik, tak naprawdę mówiąc. Może jest szansa na poprawkę rekordu, chociaż... Chociaż chyba trochę jest za mało czasu już na to. Ale nie można nigdy mówić, że nigdy się nie uda, no bo... Szansa zawsze jest, ale... Stało tak mało czasu, że... Wątpię. Ale jest nowy rekord. Ciekawie znowu ile poprawiłem, w sumie nie spojrzałem, zapomniałem. Ale o chyba o 3-4 punkty. Ale się udało dwa rekordy poprawić na odcinku za pierwszym razem. No jestem w szoku. Nie spodziewałbym się, że tak mi świetnie pójdzie na odcinku. No to jest super, nie? Nie wiem, już ten odcinek trwa, ale będziemy już pomału kończyć, bo pokazałem tyle trybów, ile chciałem. Poprawiliśmy dwa rekordy na odcinku z dwóch różnych trybów. Jedynie się na arcade nie udało, no ale na arcade to jest ciężko poprawić już ten wynik przeze mnie przynajmniej. Tak czy owak, mam nadzieję, że się odcinek wam podobał.
Zapraszam do i zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania oraz do followa na moim fanpage'u Gramy w Gry na Facebooku, gdzie jak nie codziennie, to bardzo często robię streamy z różnych gierek na komputerze i nie tylko, więc zachęcam i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdro, elo, siemandyru.